Cause if tomorrow brings something good, tonight I'll do it all for love. I mean, all for love. If you want it, I know I could. Tonight I'll do it all for love. I do it all for love. Try to leave, try to fight all the things inside my mind, but we will stay together. I'll try to push, try to part, try to break us from the start, but I'll be yours forever. Z tej strony Robert, mamy dzisiaj piąteczek, ostatni dzień października, mianowicie 31. To taki bardziej świąteczny dzień, bo dzisiaj córeczka kończy równiutko 2 miesiące, urodziła się 31 sierpnia. Dla niewiedzących daliśmy jej na imię Aleksandra, to znaczy Ola. No i tak, no, lecimy z orką. Mamy październik, tak zacząłem właśnie już z tymi orkami zimowymi. Jest trochę mokro, jak widzicie, na blokadzie jeździmy. Góry glina, jak to na Warmii. Widzicie, jak ta ziemia mniej więcej wygląda. Pół cały czas daje znać, że są kamienie. No i jest jeszcze trochę do przerzucenia tej ziemi. Tak w granicach 50 hektarów jeszcze mam. Ostatnio zabrałem tutaj tą dużą działkę po kukurydzy. Ona nie była zruszona, więc fajnie szło, nawet jak było mokro. A tutaj mamy już dość głęboko zrobione talerzówką, wlało teraz wody. A że jest glina, po prostu nie przeszła ta woda niżej, głębiej, nie poszła w głąb. No i jest mokro na wierzchu, no i trochę się marzę. Ale nic tam, no trzeba orać, bo może być jeszcze tylko gorzej. Tutaj na brzegu to już całkiem glina totalna. Masej tam nie ma problemów, no fakt, że zwalnia, bo boksuje. Mimo, że jest blokada, ale już wyłączamy, bo jesteśmy na brzegu. Blokada i siadamy z nim. No i lecimy tu pod górę, pewno będzie trochę boksował. No niby 7,5 na godzinę wychodzi, jeśli nie ma poślizgu dużego. No ubywa, no ciągniemy naraz 3,30. 55 na korpus i ubywa. No i znowu górka gliniasta. No i znowu z górki. Nie no, jest taki piękny teren. Tu i tak już jest poprawione te pole. Na całym polu jest melioracja zrobiona. Bo te kiedyś co były, to wszystko się pozapychało, trzeba było na nowo kopać. Tu też było bagno. Jest teraz słup, jest melioracja, studzienka tam jest i wszystko spływa do tamtego dużego bagna. No i tak się trochę tam zawsze uzyskuje tej ziemi, te pole się prostuje. Za jakieś 1,5 godziny będę się zbierał na bazę.
trzeba paszę ukręcić. Dopiero wczoraj zacząłem. Musiałem przygotować paszowóz, wymieniłem noże, wymieniłem krzyżak na wałku, ponieważ się rozsypał.